No, 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 no. Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, zaczyna się teraz noc. Noc, ja to nagrywam już następnego dnia. Czyli dzisiaj mam wpadł odcineczek poprzedni. A ja nagrywam już ten. I tak sobie myślę, że tak w pół do mniej więcej możemy już włączyć agregacik, żeby zacząć się chronić. Tak patrzę mniej więcej, gdzie my teraz będziemy chcieli się udać. Ja myślę, że raczej chyba sobie jeszcze to złomisko odwiedzimy. Ewentualnie pójdziemy na prawo do wioski. To też jest dobry pomysł. Jak z moją chorobą? Nadal do dupy, powiem szczerze. Nadal nie jest tak, jak powinno być. Zabarykaduj. Ustawimy tu jeszcze jedną pułapeczkę. Lampy sobie włączymy i czekamy. Bezpiecznie sobie czekamy. No i kochani, kochani, kochani. Co będziemy dalej grać po Darkwoodzie? Bo wydaje mi się, że powoli, powoli zbliżamy się już do końca tej gry. A przynajmniej mam taką nadzieję, że zbliżamy się powoli do końca. Czy to nie to tak, że jej nie lubię, czy coś? Ale jednak to jest chyba już 23 czy 24 odcinek, nawet już nie wiem dokładnie. Troszeczkę już mi się zaczęła przejadać. Nadal pogrywam sporo V-Racinga, Jezu, co ja gadam? V-Racinga, V-Rising. I powiem wam, że no ostatnio bardzo dużo czasu mi to zajmuje. I w sumie tak jak nagrywki siadam o godzinie 20:39, tak jak w tej chwili. 20:30 w sumie, jak tak już zacząłem myśleć o tym, czy by w sumie nie nagrać czegoś. I powiem wam, że no tak ciężko było mi się zebrać, żeby cokolwiek nagrać. Muszę znaleźć jakiś nowy repertuar na nasz kanał, żeby cokolwiek może właśnie pogrywać. Może jakieś przygodówki czy coś. Bardzo mi zależy, żeby było coś chilloutowego, do czego siądę, nagram i się nie będę stresował. A jak wiadomo, jednak Darkwood jest grą taką dosyć hardkorową. Dosyć hardkorową. A więc tak, po zakończeniu Darkwooda będziemy myśleć nad nową gierką. Ja coś na pewno wymyślę, może jakiegoś AAA byśmy spróbowali. Jeszcze się zastanawiam na ten temat. A jak nie, to jakieś indyczki. Może pora czerek? Zobaczymy, zobaczymy. A jak stoimy z amunicją? Chujowo stoimy z amunicją. I to bardzo chujowo. Chciałem, żebym więcej trochę tego ammo, ale widzę, że nie. Złomu jeszcze 6 sztuk. Desek też nam trochę zostało. O. Kurwa, czy ja to zrobiłem naprawdę? O, magazynek! Jezu, dzięki, ziom! W sumie urw. Tylko, kurde, że ja stanąłem tutaj na tą pułapkę. Spanikowałem, po prostu spanikowałem. Panika mode niestety wpadło. Niestety wpadło. Panie Zbigniewie, proszę się podnieść i proszę wyjść stąd. Pan stonoga. Magazynek rurowy nam się nie przyda. Już mniej więcej próbuję sobie zorganizować przejście na następny dzień. Łopatkę weźmiemy, dziwne mięsko również nam się nie przyda. I tak już nie możemy gotować, więc lipa. Może sprzedamy to? To mnie nie zgubi pomysł. W sumie nie jest głupi pomysł. Dobra,
No musiałeś tu. Zbigniew, przestań. No musimy chyba zacząć używać deski. Ale widzę, że to jest luz w sumie. Dobra, pułapkę tą rozbrajamy, widzę, że nic nam już nie grozi. Obierniamy sobie ten złom. To też odkładamy. Nie tracimy czasu, rozbieramy już to. Już jest 7 godzina, myślę, że wystarczy. Wystarczy. Noc była spokojna, oprócz tych dwóch panów, którzy jak widać leżą tu. Czyli... Ups. Dobra. Dzień 20. Tutaj rep wpadł, zajebiście. Bierzemy to. Idziemy im to sprzedać, póki jeszcze to ma jakikolwiek, czy jakąkolwiek wartość. Dobry. 60. I tak, magazynek 100%. Dzisiaj nie kupujemy nic, jeżeli chodzi o deski i tak dalej. Myślę nad tym ostrzem siekiery. Pułapki w sumie przeżyły wszystkie, fajnie, fajnie, miło. Wyłączmy ten generatorek. O, wyłącz się. Więc myślę, że możliwe, że będziemy kupować teraz paliwko. Możliwe, że będziemy kupować paliwko. Tą latarkę możemy sprzedać na luzie. Magazynek średniego kalibru. No to by się przydało, cholerka. Może byśmy coś zrobili? Prosta śrutówka. Potrzebujemy lufy. Kurde, no zrobiłbym to. Pigułki nam dawały movement speed. To nam nie jest potrzebne. Antidotum też nie jest nam potrzebne. Tyle pistoletu też nie jest potrzebny, a on jest akurat warty 225, więc spoko. I tak. Posiadamy 3. Czemu to nie jest zestakowane? A, bo to nie może być zestakowane. To nie może być zestakowane. Dobra. Panowie trzej. Znów handlujemy. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne i to jest niepotrzebne. I mają długą lufę. Bierzem lufę. Zamek karabinowy. Żeby się przydało go wziąć. Dobra, czy możemy zrobić tą dubeltówkę? Oczywiście, że tak. Dobra, a co potrzebujemy? Jakieś obcęgi, tak? Tych obcęgów to jeszcze nie widziałem ani razu. Dobra, prosta śrutówka. Jakiej amunicji ty, przyjaciółko, potrzebujesz? O! Ja się czuję znacznie bezpieczny. Znacznie bezpieczniej, przepraszam. Dobra. Jest luzik. Fajnie, miło. Ale myślę, że możemy... Kurwa. Ale jestem lama dzisiaj. Matko Boska, straciłem w sumie jedną pułapkę całą. Z własnej głupoty. Bez komentarza. Dobra, tu... A, ja pamiętam, my tu już byliśmy. My już tu byliśmy, z tego co pamiętam. Zebrane grzybki. No w tej wodzie to się strasznie męczymy. Ale fajnie, mamy dubeltówkę, może zaraz sobie strzelimy do czegoś i zobaczymy, jak to strzela i jakiej amunicji to potrzebuje, bo ja jeszcze też nie wiem o tym. Tak, i do nas wyskoczyło wtedy to ustrojstwo. Były te ciała. To była jakaś kryjówka. Kruki. Coś musiało je spłoszyć z ogromnej korony drzew grującej nad wioską.
Ciekawe co. Ciekawe co. Podejrzewam co, ale chyba nie chcę wiedzieć. Da się przejść, da się przejść. Półka, flary. Great. Nic nam to nie daje. Nic, a nic nam to nie daje. Grzybków już nie zbieramy, bo myślę, że nie musimy. Złodzieje. Na podłodze wydrapane jest słowo złodzieje. No właśnie. Po co ja łeb wykrzywiałem? To złodzieje tylko. Tam jest traktor. Już to tam bierzemy. Au! Bagniak cholerny w dupę kopany. Niszczony obraz, podnieś. Matka Boska. O, jeden strzał. Jebaniutki bagniak, trup, bateria. Dobra, teraz już chyba możemy sprawdzić, co było w tym traktorze, o ile coś było. Było. Złom i benzynka. Spoko, luksior, fajnie. Coś jest tu. Mi coś tu było. Coś tu było. Rupiecie. O, wilku, mowa. Dobrze, żeśmy tu. Ale czy my tu potrzebujemy tego? Nie, dobra, wstrzymajmy się na razie, bo... Może nie potrzebujemy kopać. Może to jest tylko taki bejcik. Ktoś ty. Kaleka. Rozmawiaj. Poczekaj, psia krew. Ty jesteś żywy. Starzec wyciąga przed siebie rękę, błądząc ją w powietrzu. Ty nie jesteś stąd, nie? Nie. Nie możesz być, nie? Wszystkie chłopi pomarli. Zostałem tu sam. Ja i... W końcu odnajduję moją rękę i chwyta za nią. Przez chwilę milczy, ściskając mnie kurczowo. Później słyszę, że mamroczy coś szeptem. Nic, kuźwa, nie mam, panie. Nic mi nie zostało. Tylko tyle, ten wózek, psia krew. Jego wzrok zatrzymał się gdzieś pod dziurawym sufitem stodoły. Co? Starzec gwałtownie podskakuje. Co tam mówisz? Czuję, jak jego długie paznokcie wbijają się w moją dłoń. To nie jest żadne drzewo. Wygląda jak drzewo, ale te twarze... Znam je, ja psia krew. Co do jednej znam. Wszystkie takie bliskie. Wszystkie fałszywe. Tpo! One to nie są prawdziwe. O nie, nie. Od wielkiego dzwona dziękuję Bogu, żem oślepł. I już nie muszę ich oglądać. Starzec puszcza moją dłoń, by oprzeć się z ulgą o wyłamane oparcie krzesła. A brzydzę się. Brzydzę się kurwa tym plugastwem. Psia jego mać. Tym kurwa ścierwem. Ciągle słyszę to jego żałosne mamrotanie. Murne to kuźwa jak noc. Jakbym miał temu czemuś uwierzyć, że jest człowiekiem. Że moja Anuśka jest niby... A już ci, tfu! Starzec wyciąga nagle w moją stronę obie ręce, prawie przy tym spadając z wózka. Chwyta się mojego rękawa. Czuję, jak jego cały ciężar spoczywa na mnie. Ty, chłopie, ty masz nogi i masz ręce, nie? Silne ręce. Błagam ja ciebie. Błagam się krew. Pozbądź się tego szkaractwa z mojej wioski. A nie zniosę dłużej jęków tej szkarady. Chcę umrzeć w spokoju, psia jucha. Chociaż umrzeć w spokoju. Posłuchaj mnie. Myślałem o tym długo. Na myślenie to miałem dużo czasu, psia mać. Oczy starca rozszerzają się. Jego źrenice stają się mleczno-białe. Czuję, jak wspina się po moim płaszczu. Musisz piwnicę znaleźć. A starą jaśkową piwnicę. Ja pamiętam ją. Jest zaraz obok drzewa.
A drzewo jest zbyt wielkie, więc jak się na górę nie da, to trzeba dołem. A musisz piwnicę znaleźć. I tam po pewniku są korzenie tego drzewa, nie? No, a jak to pewnie? Musi mieć korzenie psia krew. Właśnie tam są. Zniszcz je. Targaj, rwi, połam w pizdu. Znajdziesz jakiś sposób, nie? Wiem, że znajdziesz. Starzec ześlizguje się po moim płaszczu prosto na swój zniszczony wózek. Przez chwilę szuka po omacku swojego kamienia, którym podpiera się o zabłoconą ziemię stodoły. Dziękuję ci. A, dziękuję. O kurde. Oto mamy pana starca ślepca. Jaki on ma wózek zajebisty. O matko. Zdjęcie drogi pokażmy mu. Starzec wziął w dłonie zdjęcie. Pomacał je, wyjął z kieszeni jakieś szkiełko i przystawił je sobie pod nos. A, droga do domu. A, bzdura kuźwa. Raczej droga do szaleństwa. A, no, kiedyś to inaczej wszystko wyglądało. Wpierw las się zmienił. Drzew przybyło. Odcięło nas. Pojawiła się woda i zalała pola nam. A ludzie z głodu to już szaleństwa wyprawiali. O, jedzenie się pobili. A lata temu, kiedy jeszcze wzrok miałem w miarę dobry, to ludziska tędy chodzili. A wychodzili z chałup i szli o tam, gdzie teraz stoi to przeklęte drzewo. Często w nocy wychodzili, tak by ich nikt nie obaczył. Po kryjomu. Szli tam, w głęboki las i już nigdy nie wracali. Niektórzy to gadali coś, że do domu wracają, ale mało który, bo większość cichcem szła. A ja tam nie wiem. Ziemia się zmieniła. Drzewa odgrodziły od reszty świata. Tyle, że mój dom zawsze był tu. Później wyrosło z ziemi to wielkie, jęczące szkaractwo. Przejście zagrodziło i koniec. Od tamtej pory nikt już tędy nie przeszedł. Może wędrowcy znaleźli sobie inne miejsce. A może tylko pozdychali na bagnach jak i my. Tfu! Gdybyś znalazł gdzieś kółka, dwa takie małe kółka, żebym mógł swój wózek naprawić, to może też byś na tym skorzystał. Nikt tu już nie mieszka. Wszyscy pomarli. Niekiedy tylko... Mężczyzna ścisza głos. Niekiedy słyszę kroki, budzą mnie w nocy. Ciche szuranie bosych stóp. Szuranie i dzwonki jakby. Pojawiają się znikąd. Oddalają się w kierunku drzewa, a potem wracają. Mijają mnie i cichną. To jak koszmar, psia jucha. Koszmar. No, co ty tam gadasz, psia krew? Znów? Starzec pochyla się w moją stronę, marsząc z brwi. Wózek? Nogi wojna mi zabrała. A świnie i chałupę, to już te kurwie syny psia jebana mać. Ale to już lata po wojnie. Choroba, że niby tam się ukryła. Ach, tak mówili. A Anuśkę to zaraza mi zabrała. Został mi wózek i ta ziemia. O Jezu. Ciężki typ. Plecak, ryba. Czyli gdzieś jest tu drzewo. A drzewo? Idziesz w przeciwną stronę. Ech, ty się już, dziadzia. Zanim wyjdziesz, zobacz proszę, czy też radę zrobić coś z drzewem. On się wysadził? A tak, bo to był człowiek grzyb. Faktycznie. Wycieraczka w kwiatki. Zamknięte, potrzebuję klucza. Żaden z moich kluczy tutaj nie pasuje. Niestety. No dobra, tutaj widzę, że już nie mamy przejścia. Już nie biorę tych mięsek. To chyba nie ma sensu dla nas w tej chwili. Kurde, ile tu mobów. Boję się, że nie damy rady.
Co za wózek? Co tu się od Janie Pawła się? Czemu tu jest tyle mobów? My tu byliśmy? A nie byliśmy tu. Słyszałam go. Kogo ty słyszałaś, przyjaciółko? Trupy? Zapomniałem się. Otwórz. Nie otwierajcie trupów. Nigdy. Utrzymujemy max HP. Też będzie otwórz? Przeszukaj. Właśnie. Pomyliłem się, cholera. Właśnie gen zdechł. Tu pik, pigułki. Ty gnoju. Jeszcze żyjesz? I gnojku. 12:14. Mało czasu już mamy. Musimy sprężyć dupsko. Przez małe okienko pod sufitem widzę ogromną koronę drzewa. Szafa. Kupon na loterii. Punkt. Kurde, znów ktoś. A, właśnie dostałem informację od impostu, kochani. Zrobię antyreklamę impostowi, bo mnie bardzo wkurwili dzisiaj. Na maksa mnie wkurwili. Dostałem przed sekundą o 21:00 informację, że moja paczka dzisiaj dotrze łaskawie do punktu. Wszystko pięknie, ładnie. Naprawdę wiele rzeczy rozumiem. Wyszypry. Ja naprawdę wszystko rozumiem, że no to jest jednak praca. Praca. Okej, 1174? Może tak być? 1174. Trzy szyfry. Ja rozumiem, że oni nie są od tego, żeby tam paczki w ciągu 2 dni. Czyli no nie mają tego zastrzeżonego, że w ciągu 2 dni. Mają dostarczyć, ale od godziny 7:30 paczka ma non-stop status. Non-stop ma status przyjęto w oddziale. A jest to dla mnie dosyć ważna paczka, bo jest to klawiatura do mojego laptopa, który sam sobie tam go składam. Ja już tam tą klawiaturę chyba miałem ze 3 razy w swoim laptopie. Jest dosyć problematyczny laptop, ewentualnie klawiatury niskiej jakości, tak też może być. Ja ogólnie, idąc zawsze spać, oglądam na YouTube sobie filmiki, jakieś gameplaye i tak dalej. No zresztą, dlatego też moje zainteresowanie całym tym właśnie let's playem. Ja naprawdę mam ciężko usnąć bez YouTube'a, zawsze oglądam YouTube'a na sam wieczór. A tutaj zrobili mi surprise'a i dopiero o godzinie 21:00 wysłali teraz wiadomość, że paczka będzie, że już jest do odbioru, że będzie jeszcze, przepraszam, że dziś do punktu trafi twoja paczka. Czyli pewnie nie trafi dzisiaj. Wyrwa w ścianie piwnicy. Musiała powstać przez rozrastające się korzenie. Dobra. Tam już przejdziemy. Co jest? Stolet i magazynek. Oh yeah. O, przepraszam. Już wychodzimy. Dobra, dobrze, że mam trochę tych bateryjek. No. Czego tu szukasz? Miejsce pod drzewem. Odejdź. Stopy powoli zapadają mi się w grząskie, miękkie dno. Z trudem wykonuję kolejne kroki. Zupełnie jakby ktoś trzymał mnie za kostki. Co tu jest napisane? Dziennik.
Odnalazłem piwnicę pod drzewem. Niestety jest kompletnie zalana. Nie zdałem przejść dalej, a wygląda na to, że jedna droga prowadzi przez zatopiony korytarz. Woda jest mętna i ciemna. Korytarz jest prawdopodobnie bardzo długi. Czuję, że nie starczy mi tlenu. Bez zbiornika z tlenem nie uda mi się przypomnieć przez to przejście. Aha, czyli Lipton. I potrzebujemy butli z tlenem. To oznacza, że potrzebujemy... Potrzebujemy... tego główienka do napełniania butli. Dobra, czyli powoli się stąd zbieramy chyba, co? Jeszcze przejdźmy tutaj, zobaczmy, co się dzieje z tym drzewem. Może będzie jakiś tekst z nim? Gadające drzewo, o właśnie. Przyjrzyj się. Drzewo jest gigantyczne. Jego kora pozostaje w ciągłym ruchu. Mierało, pęcznieje i zapada się w sobie, jak przy oddychaniu. Widzę wyrastające z pnia drzewa sylwetki ludzi. One też się poruszają, jakby gestykulując w zwolnionym tempie. Dziesiątki ust wygłaszają swoje kwestie jednocześnie, tworząc jednolity, gwarny pomruk. O ja pierdzielę, co to jest? Co to jest? Pomiędzy konarami dostrzegam wzrok mężczyzny. Spogląda prosto na mnie. Jego ciało, podobnie jak innych istot, wydaje się być integralną częścią drzewa. Ma powykrzywione kończyny i potwornie zdeformowaną twarz. On jako jedyny zauważa moją obecność. Jego ręka delikatnie unosi się, wskazując coś na horyzoncie, ponad dachami zrujnowanej wioski. Usta mężczyzny poruszają się, ale szum pomruku pozostałych zagłusza jego słowa. Kopnij w drzewo z nadzieją, że głosy zamilkną. Próbuj wspiąć się po drzewie. Przyjrzyj się ustom mówiące do mnie postaci? Mówiącej do mnie postaci, przepraszam. Ja bym kopnął. Z całej siły wpiń drzewa, łamiąc gałązkę wyrastającą pomiędzy korzeni. Boli. Ich głos wydobywa się tuż pod moimi nogami. To głowa wrośnięta w korzeń człowieka. Cały pokryty jest korą. Jego usta wystają ledwie kilka centymetrów ponad błoto, a podniesione do góry ręce przypominają gałęzie. Jedna z nich jest wyłamana przy łokciu. Jej kikut krwawi lepką mazią, która zamiast spływać w dół, pnie się powoli do góry, formując świeżo wyłamane przedramię. Przyjrzyj się ustom mówiące do mojej postaci. Choć postać wypowiada słowa bardzo powoli, jest zbyt wysoko, bym mógł odczytać z ruchu ust, co dokładnie do mnie mówi. Wydaje mi się, że jednym ze słów jest radio lub radiowa. Pewnie wieża radiowa. Próbuj się spać po drzewie. Kora jest śliska i miękka. Jej fałdy uciekają mi spod butów i dłoni. Czuję, jak wystające z pnia ręce łapią mnie za ubranie. Nie jestem pewien, czy chcą mnie ściągnąć w dół, czy może pociągnąć do siebie. Z trudem uwalniam się z uścisku. Spinaczka jest niemożliwa. Dobra, odchodzimy. Zauważam uśmiechniętą twarzyczkę drgającą na mnie zza gromady śpiących zbitych w kiść głów. Nie zważając na otaczający chaos, przygląda mi się w milczeniu z uwagą i zainteresowaniem. Już obok ogromny mężczyzny spokojem nuci jakąś melodię. Kołysanka niknie w przytłaczającym chaosie panującym wokół drzewa. Ledwo udaje mi się wykpić rozmowy i kłótnie pośród straszliwego zgiełku panującego pomiędzy konarami drzewa. Zabraliście nam wszystko, krzyczy starszy mężczyzna, któremu jedynie czubek głowy i ramię wystają z pomiędzy ciasno zbitych ciał. Ukradliście, złodzieje, pies was jebał! Już obok starca głowa kobiety kiwająca się na boki powtarza. Byliśmy głodni. Inna postać chowająca twarz pod ogromnym korzeniem przeraźliwie krzyczy. Cicho, kurwa, cicho, dajcie nam spokój, cicho! Wtrąca się wiszący obok niego mężczyzna z wyprutymi na wierzch jelitami. To było nasze wspólne jedzenie, ukradliście je! Wysoko w koronie drzewa, dwie sylwetki wiszące twarzą w twarz, zawyrośnięte w pień ręce i nogi, próbują się nawzajem zagryźć. Ładnie. Czy to nie jest niedźwiedź? Tak trochę wygląda jak niedźwiadek. Ładnie, fajnie się tu dzieje, widzę. Naprawdę oporowo. Wracamy do bazy, bo ja już widzę, że jest godzina, znaczy godzina, już 29 minut gameplayu. A ja muszę jeszcze się cofnąć. A, piwnica jest zalana, co? Mam rację, psia krew. Wszystko tu jest kurwa zalane wodą. Starzec spojrzał za siebie, jakby czegoś szukał. Co?
czego? A, tak, tak. Słonie, psia jego mać. Widziałeś ty kiedy słonie? Są, mamy tutaj słonie. Mieszkają tu w południowej części Mokradeł. Ich kata znajduje się w gęstwinie zalanego lasu. Od kiedy nas tutaj psia jucha las zadusił, trzymają się z daleka. Nie lubią nas słonie przeklęte. A już ci butle takie mają z tlenem. Dużo tych butel kuźwa. A jak piwnica zelana po sufit, to pewnie jakim taka butla się przyda, nie? Aha. Dobra, czyli musimy znaleźć butle z tlenem. El butello tlenno. Na studnia sznurek, którego nie mogę wziąć, no trudno. Au. Oczywiście, jeszcze się spieszę się, kurde, psiajucha. Spieszę się, żeby zakończyć odcinek. Nie wstań, dobra, nie wstał. Spieszę się, żeby skończyć odcinek i zaraz jeszcze padnę i będzie taka sprawa, taka sytuacja. Dobra. 14 godzina. Teoretycznie moglibyśmy już zacząć się przygotowywać do nadchodzącej nocy, ale nie wiem, czy jest mi to potrzebne aż tak. O Jezu, już prawie wpadłem. Na podłodze znajdują się błotniste ślady butów. Ktoś grzebał w moim warsztacie. Co mi zabrali? Co mi psiajucha zabrali? Chyba benzynę. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się w następnym odcinku właśnie w Darkwoodzie i zobaczymy sobie, czy damy radę odnaleźć. Czekajcie, magazynek królowy, dobrze mówię. Zobaczymy, czy uda nam się odnaleźć tą butlę tlenową. Czyli to nie jest ta. Lipton. Dobra, to było na tyle. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i do następnego razu. Hej, hej!